coś mi tu z rowu wystaje, ale nie wiem co jeszcze. Byczek. Ładny. Jestem dość daleko, ale już nie zobaczę. To termucha francowata tak mi głośno chodzi w aucie. Nie mam jak wyłączyć teraz. No ciekawe, przejdzie przez drogę czy zawróci. On może być w towarzystwie też jeszcze. Coś mi też zaparowało, może wizjer, mam nadzieję, że nie obiektyw. Ładne, ale jeszcze poroże do opieraka nie doszło nawet. Młody byczek. No ile tak będziemy stali? Już się rozwidla tyka. W miejscu, gdzie opierak wyrośnie. Będzie miał szeroką rozłogę. Byczek. Kurde, w 4 minuty stoi jak zaczarowany, no. Będę musiał skrócić tą akcję, tylko żebym się doczekał, żeby coś zrobił. Zwykle jest tak, że jak się ja poruszę, to wtedy obiekty i koniec filmu. Przejdzie przez drogę, super. Marek zobaczył, że widział cały czas, nie oglądał się na niego, też nie wiem co on tam robi. Piękny kozioł. I kózka. Połączę silnik, może się uda pofilmować.
nadzieję, że się czepi jakiegoś trzaszczka i poczochra trochę. Coś sobie innego umyślał i idzie. Może już ciągnie gdzieś, żeby się położyć. Te dwa koziołki, co wczoraj je miałem. W tych brzuskach. Leżą se skubańce na środku łąki. Pakaś jeszcze różki i was zostawiam jadę. No obejrzyj się tu do mnie. Śpi skubaniec chyba. Derkać się. Odezwał też. Nie wrzeszczał, to jak to zwykle wrzeszczały. Nie wiem, co się porobiło, czy za wcześnie, czy coś się z nimi stało. Tam to siedzi orlik pewnie. No, tyłem do mnie. No chyba dzisiaj też nie ma za dużej szansy, że go słonko osuszę. Nie pada, ale jest pochmurno i ma ponoć popadać jeszcze trochę. Stoję pod drzewem, kapi z drzew. No nic. Będziesz musiał się przesiąść, bo jadę. No widzisz, tu też będziesz miał fajnie. Tu coś siedzi. Siedzi drugi orlik.